Cześć wam wszystkim, Sesony, ja MCO, to przed wami kolejny odcinek z gry Serious Sam 2. Już raz sam stał, już raz coś atakuje. Nie mogę nawet spokojnie inca zrobić. No ale cóż, no jego nie rozwalimy tym. Wsiadamy na naszą tutaj wyrzutnię kul i atakujemy. No co innego mamy zrobić, żeby się dostaniemy z tego, bo tego się tak łatwo nie da rozwalić. No ale okej, tu mamy kolejnego, widzę gagatka, który chce dostać w papę. Piękny, rozwalony. Tutaj też kolejny. Ja wam dam tutaj. Chcemy sporo obrażeń, bo tylko się nie da zestrzelić tymi kurami, ich pocisków, nie? I w ogóle tutaj wydaje się być dużo. No ale tak, panie i panowie, kolejny odcinek Serious Sam 2, lecimy! Teraz musimy gonić naszego Cecila, czyli smoka, który porwał księżniczkę, jak i medalion. Więc musimy właśnie go gonić. Mamy drzwi otwarte, jak on na tym leży. To i co? Tyle on, co mam wiedzę do powiedzenia. Lecimy, zobaczymy, co się będzie działo, bo w sumie nie pamiętam tego. Pamiętam walkę z Cecilem. Oj, to tak, pamiętam. Oj, pamiętam aż za dobrze walkę z Cecilem, ponieważ ona jest specyficzna, ona jest dziwna, ona jest trudna swoją drogą też. Bo trzeba będzie się trochę nagłowić, żeby tam wszystko dobrze poprzechodzić, ale... O, muszą być pająki tu. Guys. Don't be spiders, please. Don't be spiders. Bo jak przyjdą z góry, to się zesam, także lepiej pójdę sobie na górę. Poczekaj na górze, będzie najlepiej, mi się wydaje. Ile ich tu jest jeszcze? Z góry schodzą? Czy skąd? To ja je słyszę, ale ich nie widzę. Się boję pająków. Gro, powinnaś to wiedzieć już. Double the fun. A zaraz w ogóle strzelbę już wcześniej, aka, czyli nie poradziłbym sobie z pająkami tak łatwo, jak poradziłem sobie, okej. Okay. I am going out. Tutaj jesteś, kurczę byku. Scared of spiders, but I am plowing through. Okej, okay, rozumiem cię sam, rozumiem twoje rozumowanie. To są tutaj centaury. O proszę bardzo, i pająki chyba też z tego co słyszę. Czy może to były po prostu te? Pająki tylko? Taki dźwięk wydało? Nie wiem. To jest aż pojazd, to jak biło. Pojazd się przyda. Zdecydowanie. Są jeszcze centaury. Do widzenia, panowie centały. Miło było, ale się skończyło. A tu są jeszcze. Cwaniaczki. Tylko dźwięk konia, a nie dźwięk pająka. Chyba. No to jeszcze mogą być pająki. A nie lubię pająku. Mogę tu zaskoczyć? Nie, oczywiście. Najpłynniejsza winda świata jak zawsze w każdej grze. No ale cóż, musimy sobie jakoś palić. Z tym 200 zdrowia jak najbardziej się przyda. Jest jak to bardziej mile widziane. Weźmy sobie na górę, bo tu jest pancerz jeszcze tutaj nas czeka. Jest tutaj schowany. Jak pięknie, panie. Pancerzyk najbardziej. Ogólnie dzisiaj, jak widzicie, mamy znowu tą samą koszulkę, ponieważ nagrywam dużo filmów na zapas. To jest Duki, a Snake 4. Czy nagram 4? Nie mam pojęcia. Nie Seriousa, mówię ogólnie. Będzie do nagrania dwa odcinki z Postala. Jeden odcinek właśnie z Seriousa, a jeden odcinek z Deadpoola. Więc tak, nagrywam sobie na zapas, także będą odcinki, ten, który widzicie, ten, który widzieliście we wtorek. Jeżeli się nie mylę, to był wtorek, tak? Ten widzicie w czwartek, a jeszcze będzie w sobotę i w niedzielę, także taki sobie zapasik pozwoliłem zrobić. Tak, zostawiłem te skrzynki tam, gdzie były pająki, ponieważ nie chciałem się bawić z pająkami. No. Tu będziemy mieli coś, no bo tu nie będzie tak łatwo po prostu przejechać i tyle. To jest Serious Sam. Czego wy oczekiwaliście, że będzie tutaj łatwo? A w życiu? A w życiu? Okej, okay, to te działka trzeba rozwalić, mnie denerwują. Te byki zresztą też, ale te działka bardziej. Dlatego one poszły na pierwszy ogień. Right. Mamy tylko punkty, myślę, że tu klucz będzie gdzieś. Secret treasure. Okej. Okay. Wesoło, ciekawie. Czy jestem w stanie to wziąć tym? Prawie. Spróbujemy za chwilę jeszcze. A w ogóle szedłem tylko z jednego, a nie z dwóch. Brawo ja. Tych laserów naszych. Co mamy? Tu zabije? Tak, zabije. A ciebie? Też by się przydało, panie biomechanoidzie. Żegnam, panie jaszczurzy biomechanoidzie. Spają buzi. Diapie bardziej niż buzi. Dobra, uwaga, super mega hiper skok, jeszcze raz. Siup! Ej, udało nam się. Zajebiezo.
Zapisujemy G i lecimy dalej. Brakowało mi Siriusa sama strasznie. Przez rękę złamaną nie mogłem grać w gry, które chciałem, a teraz mogę w końcu grać w gry, które chcę. Jestem najszczęśliwszym człowiekiem na ziemi. Jesteśmy ten klucz, bo to mnie intryguje. Te drzwi mnie tutaj intrygują. Aż nadto po prostu mnie intrygują. Także lepiej znajdźmy ten klucz, bo mi to nie da spokoju. Nie będę spał spokojnie. Jak nie śpię spokojnie, to ja jestem taki sam, jak jestem głodny. A jestem głodny, to jestem zły. Nie chcecie, żebym był zły. Ty, byku. Myślałem, że cię zabiłem. W ogóle tym w ogóle ja skakanie zapomniałem, ale to skakanie jakoś tak dziwnie łąki działa strasznie. Nie wiem, albo wy jesteście jacyś taki, tacy denni, albo ja nie wiem z tego, albo ja wyjmę się z tego strzelenia, bo ja strzelam bardzo dobrze, ogólnie. No clue. W każdym bądź razie, wy mnie nie trafiacie, a ja was tak, więc... Tak powinno być ogólnie, tak powinno być, to musicie się, każdy powinien się nauczyć przeciwnik właśnie. Czym się podkładać, umierać i do widzenia. To by było najlepsze moim zdaniem. A zacząłem pierdolić bez sensu, jak zawsze w Sirius Samie zresztą. Nie chcę, żeby ten Sirius Sam się kończył, naprawdę nie chcę, no ale... Z drugiej strony nie mam wyboru zbytnio, nie? Bo tą grę, no jak wiecie, trzeba skończyć. Okej, no bo to jak wlecę, to już stamtąd nie wyjdę, więc lepiej się ograniczmy z tym. Dzień dobry, tutaj jest ktoś w domu? Nie, okej. Rozumiem, nie ma nikogo w domu. Dobra, czyli jedziemy dalej. Komornik zbiera haracz. Będzie mafia zbiera haracz niż komornik, ale niech będzie. Komornik tylko po prostu zabiera to, co się należy państwu. O, a mafia zabiera to, co się należy mafii. W sumie jednego drugiego można być ten. Jest i klucz, dzień dobry. Może mieć dług, także. Thank you. Dzięki stary, tak po prostu dałeś mi klucz? Miło z swojej strony, nie powiem. I mogę sobie zamienić pojazd na nowy. Bez obrażeń żadnych. Fajno. Okej, idzie Biomek. Biomecha przydałoby się załatwić na sam początek. Ja ci dam bombami strzelać. To w ogóle go dosięgam? Chyba nie. Okej, no to najpierw byki i z tego co widzę chyba się nie wyrobię z zabijaniem i dodatkowe życie mamy już 5. Miło. Okej. Gdzie jest ten samolot pieprzony? Ja ci dam. Ała! A to w ogóle może być nawiązanie do jednego poziomu, gdzie w Sirius Samie starym, gdzie były biomechanoidy i leciały byki. Czy ktoś mi może powiedzieć, jaki to był poziom? Nie, czy nie była Metropolia przypadkiem? Metropolia w Sirius Samie jedynce? Chyba jedynka? Tak, była jedynka na 100%. Wydaje mi się, że to może być takie nawiązanie, że są właśnie byki i biomechanoidy. Dajcie znać, co o tym myślicie. W sumie jestem ciekaw, czy wy też to widzicie, czy tylko ja mam jakieś schizy. Ale chyba tylko ja mam jakieś schizy. Aczkolwiek często jakieś nawiązania... O jakieś nawiązania jak mówię, to przyznaję ci mi rację, także cholera wie. Ja ten samolot nie mogę go zestrzelić! Przestrzelać... No, trafiałem go, nie wierzę. Napadniesz kolego, przykro mi. Tam idzie jeszcze jeden. Nie, okej, dostałem amunicję. A, i są byki jeszcze. O, to trochę za blisko podjechałem, nie? O, jeszcze ten, trzeba kulami. Działko, to się nazywa, Mati, działko. Nie ten, tylko działko. Wyrzutnia kul, armatni, armata. To się może nazywać no, najprościej. O, jeszcze jedna z tego co widzę. O, zespiła się w tym samym miejscu, a nie zabiłem jej. Myślałem, że ją zabiłem, byłem przekonany, że ją zabiłem. No nic. A tu jest jeszcze. A, wiele wyjaśnia. Okej. Okej. Okidoki. Tam widzę jakiegoś gnara, który chyba leży. A zobaczymy, o co z nim chodzi. Righty room. Kolego? On nie ma zębów w ogóle. No tak, kolego, chciałem z nim coś zrobić, bo... Tu nie ma zębów nawet. Okej, coś tu... jego ręka blokuje, okej, rozumiem. Mogę ci ją połączyć z powrotem? Niezbyt, okej. Czyli to, wykrwawiłeś się po prostu, bo ci ręka utknęła, rozumiem. No to chujowo, kolego, chujowo. Musisz bardziej uważać pracy w takim razie. O, futboliści jeszcze w takim miejscu, świetnie. Po prostu pięknie. Dostali ładnie z granata, to trzeba przyznać. Chcę tam z tyłu strzelić. Nie zdążyłem go zabić. Ci mają obrażenia już, także luz. Wow, a ty skąd żeś się wziął?
Czy mi się wydaje, że jak zabijam, a ich naprawdę nie zabijam? No to by wychodziło jak na razie. Ała, okej, to bolało. To futboliści w takim miejscu to jest bardzo zły moment ogólnie na futbolistów. Ekstremalnie zły moment na nich. To wiem, że nikogo nie zabiłem. On w ogóle idzie do przodu i nie sobie nie robi zobrażeń, nie są porąbani. To był piękny unik. To był piękny. Oh shit, man. Dobra. Dajcie mi tą snajperinę. Na długotrwałego związku, co? Okej. Ten statek, który tutaj latał, się przydało zestrzeć, a nie zatamanować naszej snajperki. Dobra, zostawimy snajperkę nie bez powodu, I guess. Oh fuck, seriously? No dobra, to będę ich tak strzelał, ale nie wyrobię się ze wszystkimi, nie ma opcji. Po prostu się nie wyrobię. Zabiję ile mogę, ale nie wyrobię się ze wszystkimi. Czy mi się wydaje, czy mogę tak szybciej strzelać? Czy ja odkryłem jakiś sekret? Nie, nie odkryłem sekretu, po prostu tak przybliżałem, że akurat mogłem strzelić. Okej, okay, never mind w takim razie. Ten sekret tutaj gdzieś lata jeszcze? Chyba nie. Okej, 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 you are dead! You bitch! Yeah, baby! Yeah, baby! You are dead, you son of a bitch! Good. Very good. Trochę zdrowia, co tym razem? Kamikaze! Dzień dobry! Aaaa! Potrzebuję na razie dwóch, będę sobie strzelał z jednego. Spokojnie mi tej strzelby, wiecie, tej drugiej, takiej obrotowej. A, była fajna. Na razie mam tylko shotguna. Shotgun jest... Mniej mi się podoba shotgun niż ta strzelba tamta, bo wiecie, ona jest taka... Taka właśnie taką drobnicę, nie? Tak mi się wydaje, takie mam wrażenie. Pięknie, brakowało mi Siriusa, Jezu. Zawsze jak mam Siriusa, mi brakuje Siriusa. Chociaż po wyświetleniach mi się wydaje, że wam Siriusa coraz mniej brakuje na tym kanale. Teraz to inne rzeczy chcę sobie oglądać, nie? Niż Siriusa ciągle na tym kanale, ale tak jak mówię, skończymy tą grę, to Sirius sam się na kanale na razie skończy. Do następnej gry, jeżeli będzie kiedykolwiek, a raczej będzie. Mam nadzieję przynajmniej, że będzie. Muszę zabić ten statek w końcu. Mnie irytować zaczyna, nie powiem. Mi się amunicja zaczyna kończyć. Pomału, bo pomału, ale zaczyna się pomału kończyć. Więc co, to that's not good. Obiegniesz, będziecie dać, jak miło. A poczekaj, muszę zabić statek. Padł, okej. Okay. Czekajcie, przyleci kolejny. Miejmy nadzieję, że nie. Już go zabiłem na amen. A ty odejdź stąd, przyszłaś tu, to odejdź, bo wybuchnie zaraz. A tego byś nie chciała, zaufaj mi. Ci goście są nieobyczajni i niebezpieczni. O właśnie, widzisz? No, ale chyba za późno. Nie? Okej, okay, schowaj się. Schowaj się, ja tu cię obronię. Zaufaj, ja już się z nimi rozprawiałem milion razy. Ja wiem, jak to jest. Wiem, jak ich podejść. Wiem, jakie są ich słabe punkty. Okej, okay, czy będzie kolejny sobie po prostu leciał. To nie ma sensu tego statku zabijać w takim razie. To może jest ograniczona ilość ich, ja o tym nie wiem. No clue. Masz granatę, typiarzu. Okej, okay, już widzę, co mu dostałem do shotgunu ogólnie. Już to widzę. Nie trzeba jej mówić, już to widzę. Pięknie, okej. Okay. O, stranger danger, do widzenia. Jezus. Coś kolego? No, kto jeszcze? Który jeszcze? Lecą byki. Okej. Okay. To jest zły pomysł. Oj, okej, okay, są pająki. Czy idziemy na ten widok? One się będą tutaj teraz respić. Gnoje małe. Aha. 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 Shit just got real. Musimy zabić mamę. Musimy zabić mamę, bo to się bardzo się skończy. Musimy zabić mamę. Mama must die. Mama must die. Okej, okay, mama is dead. Good. Good. How it should be. How it should be. Okej, okay. Śrobactwo pieprzone tutaj przychodzić tutaj w moje strony, osobiste strony i mnie straszyć, a może ja sobie nie życzę. Pajęczarze pieprzone.
Okej, brakło mi wszystkiego właśnie. Wierzam tam spłysak z amunicją, ale jeszcze nie chcę go marnować. Pieprzaj, pajęczarzu! Czy pewien cały czas na meczu po prostu przychodzą? Nie widziałem, że tego jajka, które leciało, więc się zastanawiam, skąd one się biorą. Okej, jestem ciekaw, czy mi wystarczy amunicji na to wszystko, bo nie chcę brać, chcę zobaczyć. Życia jeszcze mam całkiem sporo, dobrze mi idzie, przynajmniej takie mam wrażenie. Oczywiście eksperci z tego, co mi powiedzieli, że pewnie nie. Ale hej! Wydaje mi się, że idzie mi dobrze. Strzelam jak mogę, robię co mogę. Strzelam granaty. Przerzuć mój granat! Zatypiasz. Okej, oficjalnie nie mam już... Nie mam już broni, nie mam już amunicji. To była moja ostatnia amunicja. Jeszcze mam snajperkę, ale... A nie pytaj sobie oczywiście przybliżyć, bo czemu miałbym? Okej, 4 strzały to było trochę dużo, muszę przyznać. Teraz sobie to wszystko zbierzmy i chodźmy dalej. O Chryste. Okej, trochę amunicji dostaliśmy. O, trochę sporo. Mamy full, miło. Weźmy sobie w takim razie to i chodźmy do przodu. O! Jezus. Piękna wioska ogólnie. Nie wiem, czy tam nie będziemy właśnie szli do którejś z tych wysep właśnie takich w powietrzu. Tak mi się wydaje. Takie mam przeczucie. No, życie mam full, ale dzięki. O Jezus. No już nie mam full życia. Także wielkie dzięki. Po co ja to brałem? Po co ja to brałem? Po co ja to brałem teraz? Nie wiem, ale to wziąłem, więc... Trzeba się wszystkich tutaj pozbyć w tej wiosce w takim razie, tak? To muszę zrobić. Tego ode mnie oczekujecie. Dobrze. Jestem w stanie spełnić waszą prośbę. Gdyż ja jestem Sirius sam. I spełnię waszą prośbę. Amen. Alright. Ktoś sobie telewizję... What? Tu jest piłka. Co z tą piłką trzeba zrobić? Dobra, typiarzu. Ja wiem, że masz pancerz, ale cię zniszczę. No. No chodź, ja też mam piste karabinki. Tak samo jak ty. O Jezus. Dobra. Jeszcze uwaga pierwszej osoby, że faktycznie możemy patrzeć w większą ilość miejsc, nie? Wyżej w sensie, o to mi chodzi. Dwa granaty i po nim, po co się męczę? Nie potrzebuję się nawet męczyć. Okej, tylko gdzie ta piłka idzie teraz? Teraz moje pytanie. Widzenia panu? Miło było? Jeszcze jeden, co? Pająki chyba słyszę. That's not good. Tak, zdecydowanie słyszę pająki. That's not good. That's the opposite of good. Okej, okay, mnie zadam z dwóch stron, coś tak czuję. A tego psychicznie nie przeżyję. Oczywiście, że je jeszcze słyszę. Znajdzie jakiś od tyłu. A to jest prawdopodobne z tego, co widzę. To się zesrał ze strachu. Okej. Okay. Nie wiem, co jest takiego w pająka. Ja wiem, że to jest piksel na ekranie. Wiem, że mnie nie zrani. Wiem, że nawet nie jest obok mnie. Ale jak pająka widzę na żywo, to też wiem, że mnie nie zrani. Przynajmniej taki kątnik w domu. Ale taki pająk duży, to wiem, że mógłby mnie ugryźć i byłoby po mnie. Więc lepiej, żeby po mnie nie było, wiecie? Preferuję... A, bo to jest matka. Matka od tyłu idzie. Orędę, jasne. Alright. Let's dance. Let's dance, mama. Let's dance, mama. Let's dance, mama. Come on. Come on. Show me what you got. Do widzenia. Miło było. Proszę już więcej dzieci nie rodzić, bo naprawdę wystarczająco pająków na tym świecie jest, których nienawidzę i wszystkie mają umrzeć. Wiem, że kocham zwierzęta, ale są wyjątki. Są wyjątki. Wiem, że te pająki są przepiękne. To te nie są. Wszystkie? Chyba wszystkie. I ty dostajesz oba rakietami, na do widzenia. Chyba wszystko. Łoba, ty moje. Alright.
Nic nie zrobiłem z tą piłką, ale to szczegół. Aż piłka zbolała. Sukceso. My, zwycięzcy, bohaterowie, jak zawsze, jak zwykle. Takie samo nagranie głosowe. What the fuck? Jak wiosce Simbów, chciałem powiedzieć. Takie samo nagranie głosowe. Bye, Samus. O, wasz, udało się. Jeden sekund na cztery, to jest to. Nice. Oż ty w życiu. No to nie miło. Co to jest? A, to jest Elvis, tak. Pamiętam. Poduszkomotor, poduszkomyśliwiec, cecha 181 Barracuda. Czy tak nazywa? Ciekawe, okej. Zobaczmy, co tutaj nas czeka jeszcze. Czy ja tu widzę minigana? Czy ja tam widzę minigana? Czy ja w końcu widzę minigana? No nareszcie. Ile ja mogłem czekać, naprawdę. Już sam się za tego rozbił, okej. Okej, między mną a miniganem jeszcze trochę czasu musi minąć. Jeszcze nas troszeczkę dzieli, z tego co widzę, ale już niedługo. Już za sekundę, już za minutę pozyskam tą władzę. A to jest naprawdę władza. Okej, jeszcze nie. Na spokojnie. Ja teazuję, teazuję. Spokojnie, poczekajcie, spokojnie. Zaraz dostaniemy to co nasze. Zaraz dosiądziemy tej mocy. To jest ten moment. O, baby! To jest siła, to jest potęga, tu w ogóle nie ma dyskusji. Pięknie, panie dziejaszku. To ja rozumiem. Minigana to ja rozumiem. Już wzięła amunicji do niego, patrzcie w ogóle jak on to trzyma. Na pewno by jakikolwiek człowiek na ziemi dwa minigany trzymał. Na 100%. Hello. Okej, no wysiadam z tego, z tej przejażdżki szalonej. Już wolę tym jechać. Oj, to strzela inaczej niż tamto, przy czym jechaliśmy przed chwilą. Interesujące, czyli to było inne przed chwilą, innym przechowem jechaliśmy i jedziemy teraz. Czyli są dwa różne. Interesujące. Bardzo interesujące, actually. Tylko chciałem typu na dupce z pierwszej osoby, ale się nie da. Może jakaś modyfikacja jest? Who knows? No i teraz to strzela tak powinno strzelić, tak tamto dziadostwo. Czy ja skręcam to mam... w ziemi mam ten, mam karabin, znaczy ten plazma gun i nie mogę z niego strzelać, bez sensu. Tutaj samotny jakiś koleś do mnie idzie. Absolutnie. Do widzenia panu. Pojawiają się na moich oczach, to nie powinno być. Może jakiś efekt powinien być, a tu żadnego efektu nie ma. Not cool, not good. Ej, panowie, wypad. Co to ma znaczyć? No. Co tam, kolego? Przed tym nie uciekniesz tak łatwo już. Cześć, stary. Dopiero się zdążył pojawić. Przykre. Tu w ogóle coś jest? Mogę tu w ogóle te posągi Elvisa rozwalić? Chyba nie. Rusztowania mogę rozwalić, ale poza tym chyba jest tutaj... A nie, przepraszam, tutaj coś jest! Tutaj coś jest, za sekundę. Na sekundkę się dowiemy co i jak, wszystko. Tylko jeszcze parę samolotów, helikopterów muszę tutaj pozwalać. Tu to jest helikopter bojowy, czy... Nie, to jest helikopter. Masz śmigło u góry, nie? Więc to musi być helikopter, nie samolot. I guess. Mam rację czy mam rację? Ktoś tu jeszcze? A ty mi do mnie na dupce jeszcze, tak? O to chodzi. O niego chodziło. Cisza, spokojnie. Ktoś jeszcze? No ale zagrożenia nie widzę, więc
Wysiadam, idę tutaj do sekretu. A ten jeszcze, a tu mogę w ogóle wejść, a nie dookoła, nie mind. A, sam się rozwalił. Poko. A nie, tu jest jeszcze coś, okej. Okay. Nie wiem, czy tu był wcześniej, nie widziałem go. To be honest. Ale teraz mogę tam przejść dalej, spoko. Fajno. To przejdźmy, zobaczmy co tam jest w takim razie. Skoro zostało nam otwarte w tak bardzo podejrzany, interesujący sposób, no to wejdźmy. Tam możemy sobie zamienić na pojazd nasz na inny model, jakbyśmy chcieli. Ta amunicja, trochę zbroi, możemy iść dalej. Nie wiem ile tego mam, ale zakładam, że full tylko jestem w pojeździe i to zbieram. Gdzie jeszcze był chyba jakiś sekret tam, ale wiecie co, chodźmy po prostu do przodu, do tego zamku. Chodźmy do przodu. Patrzymy, co nas czeka. Czy w ogóle tedy mam iść? To jest bardzo dobre pytanie. Samolot. Helikopter, przepraszam. W ogniu. Jeszcze naprowadza samo, jak miło. A ty musisz umrzeć pierwszy. Bo jest będzie po prostu łatwiej zabić tamtego niż tego. Jako pierwszego. Okej, okay, to zabiję, pojawi się ten duży. Się powinno zwalić. O właśnie, byk rozwalił. Nice. Okej, okay, teraz posiadamy się do tego. Bo to mam mniej życia niż tamten chyba. No, bo tam ostrzelałem go przypadkowo. Ups. Ups. Nie moja wina. Dobra. Leć sobie tam. Za chwilę cię i tak zniszczę. Oooo, panie, trochę za blisko. Dodatkowe życie. Idziemy, stracił chociaż jedno, ale dodatkowe życie jest spoko. Nie powiem, nie pogardzę. Się pojawiło, co się widziałem tylko wcześniej. Alright, alright. A, strzelaj sobie, strzelaj do woli, jedź do przodu. Panie. The chopa. Kolejny byk. Byki są mocne mimo wszystko. Niby zabawki nakręcane, ale ja dają. Szybka przesiadka i lecimy do przodu. No to, walczymy o dotarcie do zamku. Walka. Dobra. To będzie ostatnia część medalionu, którą mamy zdobyć, ale nie koniec gry. Także jeszcze nas trochę odcinków czeka, bo tak naprawdę zrobienie medalionu, z tego co wiem, z tego co się dowiedziałem też w komentarzy i przypomniałem sobie, to jest połowa gry około. Jeszcze nas długo, długo, dużo tutaj emocji i przygód czeka, także. Jakby te biki przydałoby się zniszczyć, zanim zaczęliśmy się o przyszłości. Okej. Okay. Czasami się fajnie z tego strzela, czasami nie. To bardzo zależy. A wszystkie. A nie, ta wszystkie byki może, ale nie wszyscy przeciwnicy na pewno. Okej. Okay. Jeszcze tutaj byki lecą. Jeszcze mi nie dadzą tutaj spokoju. Idą z tyłu. A przy mi brakło po prostu nawilżenia gardłowego, żeby go iść dalej. Right. Jakieś wokale muszę zacząć łapiać, skoro ja tyle gadam, nie? Przydałoby się. Przydałoby się, co? Też tak uważam. Dobra, muszę wyeliminować tamtego. To muszę zrobić. Cześć, byku. Słyszę, że w ciebie wjechałem, ale nie widziałem cię po prostu. Czyli będą cały czas iść, dopóki ja to tam nie zabiję? That would make sense, actually. Ale też w sumie nie wiem, czy to ma sens, niekoniecznie. Pojawiam się cały czas bez ładu i składu, jak to w sumie dwa bywa. Nie wiadomo, kiedy jest koniec, a kiedy nie. Teraz z dwóch stron naparzają. Podwójny atak, nie ma co. Pojawił się helikopter, który nie było przez cały ten czas. 7 żyć już mamy, a co? Jeśli będziemy ograniczać. Chodź, kolego, chodź. No, pięknie. Oho. Tu się pojawia teraz.
Co to jest za portal? Co to jest za portal? Boję się tego portalu, halo? Świetnie, jeżeli to jest nieskończeni. Ja muszę po prostu przez portal przejść. Więc zróbmy tak. Czerodimo! Nie, nie mogę przez portal przejść. Co to jest w takim razie? Czy nie mogę po prostu w pojeździe przejść? Też miałoby sporo sensu. Ale po prostu mogliby mnie teleportować z tego pojazdu, nie? To było, coś się tak spałniło. Oż ty w życiu, okej. No on jak nie trafi, to będzie trochę problem. Gin! Minibosie! Ale bydla ma dużo życia. Ale już umiera pomału. Mamy to. Okej. Ja się proszę uspokoić. I proszę się już nie respić. Taką mam prośbę. Bo trochę was tu jest. Holy damn. No, chodź tu, dobra, okej. Czy to już będzie wszystko? Nie, lecą dalej. Ale stawiają opór. A mi zostało bardzo mało zdrowia w moim pojeździe. Nie podoba mi się to ani trochę. Czyżby? Czyżby już koniec? Tak. O Boże. See the king. Hey Nigel, he wants to see the king. What? A king? Bardzo, bardzo śmieszne, panowie, bardzo śmieszne. Wiele godzin później. Co jest? Okej. Jeden na trzy sekrety, a co? No rany. To była niezła sieczka tutaj, żeby się dostać do tego zamku, nie powiem. Gruba sieczka. Musiała być dobra noc u księżniczki, nie ma co. A, witamy w zamku. Cisza, spokój. Przynajmniej na razie. Gościu wygląda jak ja. Jakiś ślub tam jest, jakieś ogłoszenie ślubu. O, ceremonia ślubu pięknej, ślub jakiejś pięknej księżniczki Olgi. Nawet super bohaterowie z planety Ziemia są zaproszeni, okej. Ork, to jest ork. Ork futbolista. I oczywiście zapiszemy sobie w tym właśnie miejscu naszą grę. I dziękuję za oglądanie tego odcinka. Mam nadzieję, że wam się podobało. Było naprawdę ciekawie. Dosyć sama potem kiedyś się wrócić. No i taką sieczkę odbyć, jaka była przed chwilą. Zapraszam was na kolejne odcinki z tej gry. No i to już, trzymajcie się. Na razie, cześć i pa pa.